Dzień dobry, witam serdecznie publiczność w studiu, witam Państwa i zapraszam na wielką grę. Dzisiejszy program rozpoczniemy od rozstrzygnięcia reklamacji. Reklamację tę złożył pan Jacek Sobociński, który parę miesięcy temu odpowiadał z tematu Johann Strauss, jego życie i muzyka. Pan Jacek wtedy popełnił pierwsze dwa błędy w pojedynku, no i grę oczywiście musiał przerwać. Po programie złożył reklamację i myślę, że to będzie najlepiej, a nie jeszcze wcześniej. Przypomnę Państwu to pytanie, z którego pan Jacek złożył reklamację. Prapremiera walca nad pięknym Modrym Domajem odbyła się w sali, która latem była popularną wiedeńską łaźnią parową, a zimą służyła za salę balową. Jak nazywała się ta łaźnia, a zarazem sala balowa? I myślę, że teraz najlepiej będzie, jak oddam głos przewodniczącemu jury, panu profesorowi Makowieckiemu. Proszę bardzo. Tak, pytanie zostało już tutaj przytoczone i odpowiedź zawodnika, pana Sobocińskiego, brzmiała Diana Bat i uznano to pytanie, tę odpowiedź za błędną. Właściwa powinna brzmieć Sofien Bat. Pan Sobociński złożył reklamację, w którym wskazał źródło, mianowicie monografię o Straussie pióra Lucjana Kedryńskiego, w której wyraźnie expressis verbis zostało napisane, że owo prawykonanie odbyło się w Diana Bat. W związku z tym oczywiście, jeśli źródła podają informacje, niezależnie niekiedy od ich prawdziwości, reklamacja winna być uwzględniona i kontynuujemy ten temat. Może, przepraszam, ja się wtrącę i powiem, że to niekoniecznie jest jakiś straszny błąd w monografii, tylko po prostu stan wiedzy się zmienia, zwłaszcza w naszych czasach bardzo szybko i badacze podważają, korygują wiele faktów z życia i twórczości Vivaldiego, Mozarta, Beethovena, Chopina, a także Johanna Straussa. W związku z tym te książki, które są opublikowane 5 czy kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, często podają inne fakty niż te, które odkrywają badacze w ostatnich latach. A ja jeszcze dodam, że pan Jacek za chwilę rozpocznie grę z nowym zawodnikiem od początku, ale panie Jacku, z jednym błędem na swoim koncie. A teraz pana mecenasa Janusza Mikę, proszę o pytania. Głównym ekspertem z tego tematu i autorem wszystkich pytań jest pan redaktor Janusz Ekiert. Drugim ekspertem jest pan redaktor Józef Kański. I trzecim ekspertem jest pan redaktor Antoni Broński. Dobry, jeszcze zapraszam pana Marka Krukowskiego. Prosimy bardzo. Przypomnę, że pan Jacek Sobociński jest z wykształcenia polonistą. Mieszka pan w Płocku. Proszę jeszcze przypomnieć, gdzie pan pracuje. Pracuję w prywatnej firmie jako akwizytor. Dziękuję. Pan Marek Krukowski z wykształcenia jest filozofem. Był okres, gdy był rolnikiem, mieszka w Warszawie. I gdzie pan teraz pracuje? A w tej chwili chyba z zawodu też jestem filozofem. Filozof. Proszę nałożyć słuchawki, rozpoczynamy pojedynek. Przypominam, że jest 20 sekund na każdą odpowiedź. Słyszą mnie panowie? Tak. A więc czytam pierwsze pytanie. Jakim zdrobniałym imieniem nazywali Straussa rodzice i bracia, panie Jacku? Szani. Bardzo dobra odpowiedź, pan Marek. Ja bardzo przepraszam, ale słyszałem odpowiedź mojego przeciwnika. Ale znał pan? Oczywiście, Szani. To zaraz zobaczymy przy drugim pytaniu, jak to będzie. Ja na wszelki wypadek proszę kolegów o sprawdzenie tych słuchawek. Pierwsze pytanie teraz jest związane z muzyką i fragmentem filmowym. Proszę popatrzeć, posłuchać. Będzie to oczywiście walc Straussa. Po wysłuchaniu należy podać tytuł tego walca. Proszę o fragment filmowy. Muzyka.
dziękuję, odpowiada pan Marek. Niestety nie wiem, co to za. Panie Marku, to jest niemożliwe. Ma pan jeszcze czas. Tytuł tego walca. Nie udało mi się do tego walca dotrzeć. Proszę, panie Jacku. Też nie wiem. Więc ja podam tytuł publicyści opus 321. Obaj panowie mają po jednym błędzie. Czytam następne pytanie. Nie, panie Jacku, to jest przecież pana drugi błąd. Akurat trafiłem na taki pytanie. No tego się nie spodziewałam. Jest mi nadzwyczaj, ale dlaczego obaj panowie do tego walca w ogóle nie dotarli? Nigdy panowie go nie słyszeli, ani pan Marek, ani pan Jacek. To wynika chyba z tego, że wbrew pozorom jest strasznie trudno dostać muzykę Strausa, i to w fonotekach i w sklepach. Ale można nagrywać koncerty noworoczne. Można nagrywać koncerty noworoczne, jeśli się ma telewizor. Albo magnetowi. Bardzo mi przykro, panie Jacku, i dziękuję za bardzo krótki udział w programie. Brawo, bardzo dobra. Przed panem pytania za 10 tysięcy, 2,5 minuty na pełną odpowiedź. Każdy walc Strausa składa się z kilku melodii, jakby kilku walców. Melodie leją się jak woda, pisał Strauss w liście. Z ilu taktów składa się z reguły jedna melodia strausowskiego walca? A drugiemu pytaniu towarzyszyć będzie muzyka. Proszę posłuchać i odpowiedzieć, który utwór Straussa tak właśnie brzmi. Proszę o muzykę. Mierzymy czas, 2,5 minuty. Drugie pytanie związane jest z muzyką. To zacznę od niego. Ono chodzi o polkę, która znana jest pod tytułem Pociąg na wycieczkę bądź rozrywkowy pociąg. Tak? Wesoły pociąg. Wesoły pociąg. Natomiast jeśli chodzi o pytanie pierwsze, myślę, że odpowiedź powinna brzmieć 16 taktów. Oddaję głos panu Eckertowi. Reguła jest 8 albo 12 taktów, ale można uznać tę odpowiedź za prawidłową, ponieważ bardzo często stosowana jest niemal z reguły powtórka i wtedy z 8 robi się 16 taktów. A z 12 24, tak? To zdarzało się i 90 prawie taktowe. Niemniej tę sprawę musi rozstrzygnąć pan profesor Bakowiecki. Bardzo mi jest tu trudno. Domyślam się. Ponieważ moja wiedza muzyczna jest niewystarczająca w tym przypadku. Jeśli eksperci i ekspert główny uznają możliwość przyjęcia kadencji 16-taktowej jako motywu powtarzalnego, jak rozumiem, to wówczas możemy tę odpowiedź uznać. Ale jest to decyzja nie tyle formalna, ile merytoryczna i dlatego ja się jeszcze raz odwołuję już jakby do zespołu ekspertów. Prawidłowa odpowiedź powinna brzmieć 8 albo 12 taktów, ale regułą, jak już powiedziałem, regułą jest powtarzanie. Zwłaszcza tych 8-taktowych. Więc dlatego byłbym za uznaniem tej odpowiedzi za prawidłową. Bardzo się cieszę, jeśli tak. Panie Marku, bardzo się cieszę, że jest taka, a nie inna decyzja. Finał przed panem. 10 pytań do wyboru. Pytanie numer 1. Tym razem na pełną odpowiedź ma pan, panie Marku, 2 minuty. Jednego ze swoich walców Strauss dedykował Brahmsowi. Proszę powiedzieć, którego walca? Zaczynamy mierzyć. Czas 2 minuty. Walc ten miał tytuł zaczerpnięty z Ody do radości Schillera. Seid umschlungen Millionen. Brawo!
gratuluję serdecznie. Pan też będzie za chwilę ściskał te miliony, tak? Panie Marku, najtrudniejsze pytanie chyba, jakie zadam. Ile razy myśmy się tu, w tym miejscu już spotkali? Ja nie pytam o tym miejscu, ja nie pytam o tematy, tylko ogólnie. Dziesiąty raz jest. Dziesiąty raz. Ja jeszcze muszę państwu powiedzieć, że oprócz tematów muzycznych w życiorysie pana Marka jest również Leonardo da Vinci i francuski impresjonizm w malarstwie. Poza tym niedawno, we wrześniu, pan Marek z bardzo wysoką lokatą przeszedł przez eliminację ni stąd, ni zowąd z gór Azji, co było dla mnie niezwykłym zaskoczeniem. Jak mówiliśmy na początku, chwalę cały czas pana, panie Marku. Jak mówiłam już na początku, pan Marek jest z wykształcenia filozofem. Krótki czas był rolnikiem. W tak zwanym międzyczasie uczył języka angielskiego. I moje pytanie, co by pan robił, gdyby opływał pan wszystkie dobra doczesne? Nie musiałby się pan parać takimi sprawami przyziemnymi jak zarobkowanie. Jak wyglądałby pana dzień? Na pewno grałbym w wielkich grach, bo to już jest nauk w tej chwili. Tego się nie da uniknąć. A poza tym chyba też robiłbym to samo, to znaczy uczyłbym się, powiększał swoją wizję świata. Tak by chyba należało. Bo ja sobie wyobrażam pana dzień taki, że rozlega się jakiś wspaniały koncert fortepianowy, skrzypcowy, a może walc Strausa. Pan w pięknym ogrodzie, który jest w kolorycie impresjonistów, przesadza jakąś krzewinkę jako wspaniały rolnik i się zastanawia, czy ona dobrze rośnie. Myśli ma pan zajęty filozofią, być może myśli pan po angielsku. Czy tak by to wyglądało? Na pewno nie myślę po angielsku. To prawdę mówiąc, nie wydaje mi się, że w tym języku w ogóle było możliwe myślenie. Ale uczuł, a jest że myślenie... Język do praktycznego działania, a nie do myślenia. Panie Marku, a moje marzenie jest takie, że kiedyś jak się znowu tu spotkamy, że pan mi okazał swoją radość, że pan się naprawdę cieszy, dobrze, że pan wygrał. Ja nie chcę, żeby pan krzyczał wow czy bingo, ale chciałabym, żebym zobaczyła radość pana oku, a pan jest zawsze taki wyciszony, skupiony, poważny. I nigdy nie widzę, że pan się naprawdę cieszył. Wygrałem, pokonałem wszystkie pytania, jestem po prostu dobry. To będzie za jakieś 3 dni. Na razie jestem jeszcze zbyt skoncentrowany chyba. I ta radość przychodzi później? Później jestem zmęczony, a potem dopiero się cieszę. Dopiero się pan cieszy, tak? Tak. Panie Marku, a jeszcze ostatnio wyczytałam takie bardzo ładne, taką myśl, powiedzenie ojca Józefa Bocheńskiego. Mów codziennie sobie rano, świetnie jest. Co pan na to? Oczywiście, że jest świetnie. I mówi pan sobie, świetnie jest. Ja nie muszę tego powtarzać, wiem to jakby z góry. Że będzie świetnie i jest świetnie. Tak, no w zasadzie nic złego nie może się wydarzyć. Panie mecenasie, bardzo proszę o nagrodę. Bardzo serdecznie panu gratuluję. Dziękuję, odpowiada pan Marek. Niestety nie wiem, co to za. Panie Marku, to jest niemożliwe, ma pan jeszcze czas. Tytuł tego walca. Nie udało mi się do tego walca dotrzeć. Proszę, panie Jacku. Też nie wiem. Więc ja podam tytuł publicyści opus 321. Obaj panowie mają po jednym błędzie. Czytam następne pytanie. Nie, panie Jacku, to jest przecież pana drugi błąd. No, akurat trafiłem na taki pytanie. No tego się nie spodziewałam. Tego walca jest nie mi nadzwyczaj, ale dlaczego obaj panowie do tego walca w ogóle nie... Dziękuję, odpowiada pan Marek. Niestety nie wiem, co to za. Panie Marku, to jest niemożliwe, ma pan jeszcze czas. Tytuł tego walca. Nie udało mi się do tego walca dotrzeć. Proszę, panie Jacku. Też nie wiem. Więc ja pod tytuł publicyści opus 321. Obaj panowie mają po jednym błędzie. Czytam następne pytanie. Nie, panie Jacku, to jest przecież pana drugi błąd. Akurat trafiłem na taki pytanie. No tego się nie spodziewałam. Tego walca jest mi nadzwyczaj, ale dlaczego obaj panowie do tego walca w ogóle nie... Gratuluję serdecznie. Pan też będzie za chwilę ściskał te miliony, tak? Panie Marku, najtrudniejsze pytanie chyba, jakie zadam. Ile razy myśmy się tu, w tym miejscu już spotkali? Ja nie pytam o tym miejscu, ja nie pytam o tematy, tylko ogólnie. Dziesiąty raz jest. Dziesiąty raz. Że oprócz tematów muzycznych w życiorysie pana Marka jest również Leonardo da Vinci i francuski impresjonizm w malarstwie. Poza tym niedawno, we wrześniu, pan Marek z bardzo wysoką lokatą przeszedł przez eliminację ni stąd, ni zowąd z gór Azji, co było dla mnie niezwykłym zaskoczeniem. Jak mówiliśmy na początku, chwalę cały czas pana, panie Marku. Jak mówiłam już na początku, pan Marek jest z wykształcenia filozofem. Krótki czas był rolnikiem.